ale mi się już nie chce robić tego flesza. Jadę na bazę i do domu. Co? Ej, Jezu! Na początek dość osobliwa, ale być może zabawna historia z banowaniem graczy. Jeden z użytkowników Reddita twierdzi, że jego znajomy otrzymał dość pokaźnego bana w grze Forza Horizon 5. Ten ban ma potrwać do 31 grudnia. Ale roku 9999 to daje karę wynoszącą około 8000 lat, ale przynajmniej nie dostał bana dożywotniego. Za co przyznano tak potężną karę? Podobno za wyśmianie przywódcy Korei Północnej w jednym z malowań samochodów. Oczywiście nie wiemy, na ile ta informacja jest prawdziwa i czy być może nie nastąpił jakiś błąd. And you'll find massive mountain ranges, you'll find huge flat areas. W tym tygodniu startuje nowa aktualizacja Caves and Cliffs do Minecrafta. Gdy oglądacie tego flesza, zapewne jest już dostępna. To druga część nowego pakietu zawartości, która przyniesie dość masywne zmiany, to znaczy zmienią się masywy górskie. Dzięki temu w Minecrafcie zobaczymy bardziej realistyczne szczyty czy jaskinie. Aktualizacja ma współpracować także z wcześniej wygenerowanymi mapami. And it's too flat, or vice versa. Just move on. Company of Heroes 3 niedługo będzie dostępna do przetestowania. Stanie się tak za sprawą bety, która ruszy 30 listopada i potrwa do 7 grudnia. Jest to test koncentrujący się na rozgrywce sieciowej. Pokierujemy w nim siłami USA lub Wehrmachtu na mapach osadzonych we Włoszech. Pełna wersja nowej odsłony tej świetnej serii strategicznej wyjdzie w przyszłym roku. Nowy Battlefield na starcie borykał się z wieloma problemami, co przyniosło sporo negatywnych opinii graczy. To nie przeszkodziło jednak w dobrej sprzedaży, przynajmniej na starcie. Battlefield 2042 jest bowiem na pierwszym miejscu najczęściej kupowanych gier w Polsce w tygodniu od 15 do 21 listopada. Drugie miejsce piastuje FIFA 22, a trzecie The Last of Us 2. Let's begin, please. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Ostatnio sporo was, obcych, się tutaj przewija. Znamy datę premiery Kronik Myrtany, ambitnego polskiego moda do Gothica 2, który powstaje od kilku lat. Produkcja wyjdzie na Steamie 10 grudnia, ale będzie też dostępna do ściągnięcia poza platformą Valve. W tle oglądacie dość imponujący zwiastun moda i trzeba przyznać, że wygląda to, a także brzmi całkiem nieźle. A po więcej Gothica odsyłamy was oczywiście do naszej serii streamów prowadzonej przez Cruzera. W mojej kolonii byłoby o wiele bezpieczniej niż tutaj. Na koniec informacja dla miłośników nieco bardziej niszowej serii X, a konkretniej X4, czyli X4. Studio Egosoft zapowiedziało, że ten kosmiczny symulator otrzyma niedługo dodatek Tides of Avarice. Niedługo, bo już w pierwszym kwartale przyszłego roku. Trzecie rozszerzenie do gry przyniesie nieznane wcześniej frakcje, sektory czy stacje kosmiczne. Jedna z nowych opcji pozwoli złomować znalezione wraki. Kurde, ja bym się pożegnać jeszcze, a jem czekoladę. Sorry, no, na razie.